Siema, siema. Dzisiaj robimy sobie jeszcze ścian popki. Pakowania na telefon. Bardziej podobne tutaj idziemy. Kaczuszki. Uwaga! Woda, kaczuszki oraz mocowanie na telefon. Mocowanie do motocykla na telefon firmy Quadlock. To jest australijska firma. Podobno bardzo fajne mocowanie. Twist Lock and Ride. Chwalą się producenci. Tak, oni robią mocowanie też na rower, do motocykla, na samochód, do samochodu, gdzieś tam na deskę rozdzielczą, do biegania i takie mocowanie, takie na taśmę 3M zwykłe, nie wiem, w jakimś takim miejscu ciężko dostępnym czy coś takiego, gdzie nie możecie niczego zamontować, a chcecie uchwyt na telefon. Tak to wygląda. Tak, no i co? No i do tego mocowania niestety potrzebujecie etui na telefon. Tutaj mam akurat etui do S10 mojej. Quadlock produkuje etui do najnowszych Samsungów, iPhone'ów, ale jeżeli byście mieli jakiś starszy telefon, albo po prostu, nie wiem, Huawei'a, czy jakiś LG, czy coś takiego, no to produkują też taką naklejkę, taki kwadrat, samo to mocowanie, naklejane na naklejkę 3M i możecie go sobie nakleić na obudowę swojego telefonu, ewentualnie na plecki waszego etui, jeżeli jest jakieś takie o w miarę płaskiej powierzchni, nie może być, wiadomo, jakieś chromowane czy nic takiego. No, tak to wygląda. Ogólnie jedno chyba z takich wytrzymalszych, takich bardziej twardych mocowań do motocykla, mocowań na telefon, które to wygląda solidnie, no wzbudza zaufanie na pewno. Ocenię powiem na końcu, no ale wiadomo, że troszkę droższe jest od tych innych, no bo jednak bezpieczeństwo kosztuje, tutaj akurat bezpieczeństwo waszego telefonu. No wiecie, no jeżeli macie telefon, nie wiem, faktycznie jakiegoś nowego Androida albo nowego iPhone'a, za, nie wiem, tam teraz te nowe iPhony, 11, to nie wiem tam ile kosztuje, ale parę ładnych tysięcy na pewno, to chyba nie będziecie kupować sobie do tego telefonu mocowania na motocykl za 20 zł z AliExpress, bo to chyba trochę nie halo, nie? Co, zobaczymy, jak to wygląda w środku. A więc na chwilę odstawimy na bok i wyciągniemy samego Quadlocka. Tak wygląda mocowanie do Quadlocka. Kluczyk mamy, oczywiście. Tutaj mamy dwie nakładki na kierownicę. Jakbyśmy mieli cieńszą albo grubszą, to jest trzecia, już w środku zamontowana. No i co? Tutaj jest sound system, którym montujemy telefon, a tutaj jest taka jeszcze przedłużka. Taka, pokażę wam, bo tak, to możecie przyczepić już do kierownicy. O, w ten sposób. I tu już możecie mieć telefon, albo jeżeli macie mało miejsca, albo chcecie w jakimś innym miejscu sobie zamontować, to możecie jeszcze taką przedłużkę sobie zamontować i dopiero do niej zamontować sobie uchwyt. Więc tak to wygląda. Widziałem, że niektórzy ludzie od razu do tego montują, tego nie potrzebują. No ale to zależy od motocykla, no niektóre się po prostu nie da, trzeba coś dłuższego zamontować, nie? No, więc tak wygląda mocowanko, a tak wygląda, proszę Państwa, ojojoj, takie ładne pudełko, kurde, fajne te pudełka, fajne, trzeba też przyznać, że te świecące napisy, nie no, fajne. Dobra, a tutaj mamy informację gwarancyjną, czyli gwarancja, no i tak, i samo mocowanie. Ogólnie mocowanie jest sztywne, solidne na pewno. Tutaj jest jakaś miękka wyściółka, fajnie. No i co?
plusem, jeden z większych plusów takiego uchwytu do motocykla, no jest to, że tutaj macie wolne guziki, możecie sobie robić to, co chcecie. Tak, jeżeli macie mocowanie w kształcie X-a, gdzie tutaj wam trzyma i tutaj wam trzyma i jeszcze od przodu i od góry i od dołu gumkę zakładacie, no to dużo ludzi się skarży, że też zależy od telefonu, ale tutaj czasami ten X albo właśnie będzie naciskał guzik od Bixby, w moim przypadku przynajmniej w S10, czy tam w S9, czy w S8, ale trochę do góry przesuniecie, to będzie znowu wam ściszał albo zgłaśniał, ewentualnie z drugiej strony jeszcze wyżej to będzie wam no, blokował telefon. No i co? I za chwilę. No i co? No i tak to wygląda. Tak to wygląda. Nie jest źle. Nie jest źle, mi się wydaje. No i co? I bierzemy się do montażu. Zabieramy się do instalacji. Sprawdzę, nie wiem, gdzie tutaj jest na środku. Czy bardziej z lewy. Nie, to jest za duży. To. O. To jest w sumie idealne. No. Bierzemy kluczyk. Odkręcamy sobie, wkręcamy kurloka. Tak to wygląda. Więc akurat to, tylko nie wiem czy tutaj, czy... Ale to mamy ten. Tutaj. A wydaje mi się, że tak będzie ok. Dobra, śrubeczka. No i co, no myślę, że jak to jest, to sobie już to tutaj możemy to ściągnąć. Remove before use. Tak więc. Nie wiem, z której strony chcę to mieć, żeby też licznik było ładnie widać. Dobra. No i co, teraz trzeba poruszyć, którą ręką, jak to się jak odblokowywać. Czyli źle, lepiej z prawej, czy żeby było z lewej, nie wiem. Myślę, że tak byłoby lepiej. Wtedy naciskam i odkręcam. Prawą ręką, praworęczną sobie. Mógłbym też tak to zamontować. A zamontujemy tak. W sumie kładlok musiałbym to rozkręcać. Dobra. Przyciągamy przed użyciem. I co? I przykręcamy. Okej. No i co? Wsadzimy telefon do tego nowego opakowania. Są tego też bardzo fajny. Fajnie pokroić telefon. Okay. Jakby to chciał, to miałeś 10 plus, to mogę oddać, bo i tak nie mam co zrobić. W komentarzach pod filmem możecie wysłać prośbę. To mam podleśle. No i co? Wkładamy telefon. O, też powiem wam solidny. Wygląda na... Wygląda na naprawdę. No dobra, to już jest zamontowane. Guziki działają. No i dobra, i co? Wyszło i przekręcamy i siedzi. Ty, no, powiem wam. Ty, no. Wygląda spoko. Wygląda naprawdę spoko.
I fajnie. Zaczynamy w rękawiczkach. Jak to działa? Tak, spoko. No dobra. Tak mi się wydaje, jest spoko. No i co? Zrobimy małe podsumowanie. Generalnie co? No już dwa dni jeżdżę z tym mocowaniem. No i powiem wam, spoko jest. Naprawdę jest fajnie. Bardzo się fajnie wkłada, wyciąga. Zresztą zobaczcie sami. Cyk, stajemy. Wyciągamy telefon, możemy tam fotkę sobie zrobić czy coś. Wkładamy tak samo. No z wkładaniem trzeba troszkę się na początku nauczyć. Musimy pod kątem. Ale ogólnie o. Cyk. I się trzyma. I jest naprawdę git. No. Jakieś takie małe podsumowanie. No wydaje mi się, że spoko, powiem wam. Wyciąga się szybciutko, można sobie tam stryknąć foteczkę. Wsadza się też nie najgorzej, aczkolwiek trzeba chwilę potrenować, żeby złapać to miejsce, tak, bo trzeba pod kątem po prostu tak trochę cyk i jest ok. Ale o, jeden dzień z tym, dwa dni w sumie jeździłem z tym. No, kurde, no widzisz, teraz jak trzeba, to nie chcę wejść, o. No i co, no bardzo solidne przede wszystkim, naprawdę. No jest solidne, fajne. No i co, a propos co do ceny, cena, no to tak, no to wychodzi 80 zł za jedno do telefonu. Wydaje mi się, że nie jest to dużo, biorąc pod uwagę, że to jest naprawdę całkiem solidne etui, więc jak ktoś nie ma, to może zainwestować, bo no bo jest fajne, jest naprawdę wytrzymałe, tu ma takie usta, więc jak telefon tak upadnie, to teoretycznie nie dotknie wyświetlaczem. Więc etui jak za 80 zł jest naprawdę spoko. A sam ten uchwyt, wtedy na motocykl, około 200 zł. No więc razem musi się wydać 280 zł, no. Jak macie drogi telefon, jakiegoś iPhone'a nowego, albo Samsunga, no to tak jak mówiłem, wydaje mi się, że warto. Możecie też kupić taki uchwyt na rower, jest trochę tańszy, trochę inaczej się go montuje. No ale no mówię, no jest tańszy, też się trzyma. Zawsze można parę groszy przyoszczędzić, nie? No i co, jechałem wczoraj w deszczu cały dzień. No i zdał egzamin, spisało się ogólnie. Deszcz w ogóle lał strasznie, naprawdę ulewa była. A telefon generalnie, bo nie kupiłem sobie tej osłony przeciwdeszczowej na telefon, bo pomyślałem, że i tak w deszczu nie jeżdżę. No jak wczoraj pojechałem do Amsterdamu i wracałem godzinę czasu, naprawdę ulewa, wichura. No ale co, cały byłem mokry, telefon o dziwo nie był mokry, no bo wiadomo, jak jechałem, to no, wyświetlacz nie był mokry. Plecki telefonu no, faktycznie były mokre, na dole spływała woda tutaj. Więc do gniazda trochę weszło wody i tam komunikat był, żeby później przed ładowaniem wysuszyć. Ale ogólnie no to na wyświetlaczu nie było dużo wody. Jakby zatkać czymś tą dziurkę od ładowania, to w ogóle byłaby bajeczka. No, więc tak to wygląda. No ja oczywiście polecam. Aczkolwiek nie jestem żadnym, mówię, motoznawcą, ani nikim takim, ale no swoje zadanie spełnia. A jest naprawdę jednym z solidniejszych mocowań na telefon, tak więc jakby ktoś chciał, to w opisie pod filmem będzie link i pod tym linkiem będziecie mogli sobie kupić, jakbyście chcieli taki uchwyt, albo jeden z tej firmy i tam będzie 10% zniżki dla was chyba, więc możecie sobie zajrzeć, jak ktoś będzie chciał. No i jakby ktoś chciał też, to mam do oddania etui na S10 Plusa. To wcześniejsze, co miałem, widzieliście. Generalnie miesiąc czasu je mam, praktycznie stan idealny, a fajny jest, bo to jest taki właśnie coś jak to, nawet ciut bardziej gruby, taki no hard case, to się chyba nazywa. No i to tyle w tym temacie.
jaki, wielkie litery. Co to takie wielkie te litery? Widział? Czy nie jestem ślepy? W lewo, w prawo jedzie w lewo, pcham w lewo, jedzie w prawo, ale jajca, patrzcie.